Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Bruszewski, a to jest Scanner Defense 24, wyjątkowo na targach MSPO w Kielcach. A dzisiaj razem ze mną jest wyjątkowy gość, generał dywizji Norbert Iwanowski, dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa. I będziemy rozmawiali przede wszystkim na główny temat, czyli jednostki, która się formuje. Panie generale, na jakim etapie jest formowanie 1 Dywizji Piechoty Legionów? Tak, to związek taktyczny docelowo będzie największym wojsku polskim z punktu widzenia potencjału też uzbrojenia. No, potrzebnych jest kilka lat, wiadomo, żeby sformować ten związek taktyczny, wypełnić go personelem i sprzętem wojskowym, który będzie dedykowany dla dywizji. Jesteśmy w pierwszym etapie zgodnie z koncepcją, czyli w latach 2023-2025 pierwszy etap i skoncentrowaliśmy się na budowie potencjału z punktu widzenia odstraszania i tworzenia bariery. Były to dwa kluczowe słowa, wskazówki pana ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, żeby odstraszać przekonywująco i tworzyć barierę. Ja dodałem jeszcze dwa dla mnie strategiczne, znaczy można powiedzieć kluczowe elementy, żeby być odpornym i adaptacyjnym, czyli adaptacyjność do nowego otoczenia, bo wojsko może być z różnych rejonów, tak, i z punktu widzenia też zagrożenia, a przede wszystkim można powiedzieć tej architektury bezpieczeństwa, która została zachwiana w Europie, szczególnie tutaj w regionie, tak, i odporność, żeby elementy ugrupowania bojowego były tak ułożone, że już nawet w czasie pokoju, a na pewno w kryzysie, gdy jeszcze nie są realizowane plany wojskowe, elementy były odporne, czyli poza zasięgiem częściowo albo większej części poza zasięgiem środków ogniowych przeciwnika. I obecnie, na obecną chwilę tak, utworzone jest dowództwo i sztab, rozbudowujemy, na razie dwupołożeniowo w Warszawie i docelowo w Ciechanowie. W następnym roku już przechodzimy do lokalizacji Ciechanów. Było miasto wojewódzkie z bardzo dużym potencjałem. Nie bez kozery może powiedzieć, że zostało wybrane na dowództwo dywizji, sztab i batalion łączności. Integralną można powiedzieć, integralnym elementem dowództwa. Rozwijamy batalion rozpoznawczy w lokalizacji Białystok. Wspomaga nas tutaj pułk rozpoznawczy. Pułk oczywiście jest osobnym elementem, podlega pod dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Natomiast batalion z racji zbliżonych, a wręcz takich samych zdolności do rozpoznania, tak, i możliwości wykorzystywania też i sprzętu i dzielenia się dobrymi praktykami z żołnierzami pułku. Na razie wskazana jest ta lokalizacja i docelowo również będzie budowana infrastruktura stała. Także ten batalion z pewnością tam zostanie. Rozwijamy również batalion chemiczny, jedyny jak na razie w związkach taktycznych, czyli patrząc na pozostałe związki jak 11, 12 czy 18 dywizja, to jest taki rodzynek wśród elementów grupowania bojowego. Również przy pułku chemicznym w Brodnicy, z tego względu, że zunifikowane uzbrojenie docelowo, tak, możliwość wykorzystywania, że tak powiem, sprzętu wojskowego pułku czwartego, który się tam mieści, tak, i też wydzielenie kadry takiej, można powiedzieć, zalążkowej na ten batalion z pułku, również to jest wartością dodaną. Rozwijamy również pułk saperów na bazie batalion drogowo-mostowego w Chełmie. Do niedawna była to jednostka podległa pod drugi pułk inżynieryjny w Kazuniu. Wsławiła się ona, może tak powiedzieć, znamy może lepsze słowo, tak, znamy go, ten batalion chociażby z takiej współpracy cywilno-wojskowej, jeżeli chodzi o oczyszczanie Czajka, dwukrotnie ten most pod te rury, pod ten kolektor, który szedł na powierzchni, tak, budował ten batalion. Batalion się przeobraża w strukturę pułkową, całym etatem przeszedł, oczywiście dostaliśmy etaty na rozwijanie pułków, na ten rok zwiększony limit. Także się buduje, no i można powiedzieć, jest takim elementem, też rodzynkiem w pierwszej dywizji, bo posiada własną infrastrukturę koszarową. Jeszcze elementy dotyczące, tak, formowania pierwszej dywizji piechoty Legionów. Można powiedzieć, takim najważniejszym, takim warunkiem koniecznym to jest infrastruktura. Ona jest kreatorem napełniania czy tego sukcesywnego narastania potencjału, czy to w pierwszej kolejności osobowego, a później sprzętowego. Jest infrastruktura, implementujemy zasoby ludzkie wraz z zasobami po spełnieniu kryterium wyszkolenia, przychodzi sprzęt i jesteśmy gotowi do działania. Dywizja powstaje, można powiedzieć, od początku. Do tej pory no, nie miała żadnej infrastruktury takiej typowo stałej, trwałej. Zaczynamy od łatwiejszego takiego zadania, czyli, i myślę, że idzie to bardzo sprawnie, od budowy infrastruktury tymczasowej. Ale tymczasowej to nie znaczy, że ona ma jakieś uchybienia, ma jakieś ułomności. Budowa infrastruktury związana w oparciu o kontenery, o rodzinę kontenerów, bo są też kontenery sanitarne, kasynowe i tak dalej, tak?
z całą infrastrukturą, znaczy też z takim elementem infrastruktury, gdzie żołnierz może wypocząć. Czyli hale namiotowe z siłowniami, salą, można powiedzieć, kinową, bilardami, salami odpraw, suszarniami. Cała infrastruktura, że żołnierz może wykonywać zadania, a później po wykonaniu zadania również się zrelaksować. Przykładem takich zdolności sił zbrojnych jest baza operacyjna 1. Dywizji w miejscowości Kolno. Została wybudowana zasobami sił zbrojnych, w szczególności wojsk inżynieryjnych, inspektoratu wsparcia, jeżeli chodzi o logistykę i zakup, i Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo nas cześć wspomagali 2,5 miesiąca i mamy infrastrukturę z prawdziwego zdarzenia, jeżeli chodzi o infrastrukturę tymczasową, ale zapewniającą, że tak powiem, bytność też również na lata. Tak? Także to jest pierwszy element. Teraz idziemy, budowana jest infrastruktura i to jest infrastruktura przewidziana dla batalionu zmotoryzowanego. Obecnie jesteśmy na etapie budowania infrastruktury w dwóch kolejnych lokalizacjach, czyli Wojewodzin pod Grajewem, również z przeznaczeniem dla batalionu zmotoryzowanego i dla batalionu czołgów w miejscowości Siemiatycze. Rozpoczęła się budowa, idzie to sprawnie. Fakt, że w tym wypadku buduje to podmiot zewnętrzny, cywilny. Kryterium jest jasno ustalone. 2,5, góra 3 miesiące i wojsko wchodzi. Także poziom ambicji bardzo wysoki nasz, ale również wykonawców. I od tego zaczynamy budowę pododdziałów pierwszej dywizji, tak jak pan minister również wskazał, od dołu, czyli od batalionu. Kilka elementów się buduje, jeden, drugi batalion ogólnowojskowy, jakiś element batalion wsparcia, chociażby w tym wypadku na przykład dywizyjny, batalion dowodzenia, tudzież później pododdziałów wsparcia i zabezpieczenia, jak artyleryjskie czy saperskie. Nazbiera się, znaczy stworzymy w oparciu o tę infrastrukturę 2, 3, 4 do 5 elementów i budujemy wtedy sztab i dowództwo brygady. I tak będą powstawały te brygady. Zaczynamy od Podlasia i cofamy się na rubież, można powiedzieć, zachodnią pierwszej dywizji, czyli pod Chełmno, Brodnicę, Iławę, tudzież Wielbark. Tak to wygląda. Jak tak. Ważne jest to, że formuje się pierwsza dywizja piechoty Legionów i także chciałem zapytać o wschodni teren Polski, bo nie przez przypadek pan generał wspomniał o zmianie architektury bezpieczeństwa na niekorzyść, w związku z agresywną polityką Federacji Rosyjskiej, więc tak jest. Pana dywizja, jak ważna jest? Podtrzymuję to, co pan powiedział, tak, agresywna polityka Federacji Rosyjskiej w stosunku do swoich sąsiadów. Z ocen też wynika, że będzie ona tworzyła dalej zagrożenie o charakterze stałym, w związku z tym też i decyzję tutaj pana ministra, żeby wzmocnić flankę wschodnią. No jak wiemy, mamy dość długą granicę z Federacją Rosyjską i z Białorusią, którą można powiedzieć jest zintegrowana militarnie z Federacją, tak, a już za niedługo, w tym roku czy w następnym, praktycznie w innych podmiotach czy obszarach funkcjonowania państwa. Tutaj obwód królewiecki 207 km, z Białorusią 407, czyli podwojone, dość duża linia i linia, można powiedzieć, tak w przybliżeniu, tak, i w takim języku do obrony ojcowizny, tak, do obrony państwa, w związku z tym no konieczność wzmocnienia flanki wschodniej przez pierwszą dywizję. I wchodzimy w ten obszar tutaj pomiędzy 16 a 18 dywizją. Mamy zdekonfliktowane linie, tak szczerze mówiąc umowne, ale chociaż one są punktami odniesienia, na jakim terenie się koncentrujemy. Tak? No dywizja jest budowana w oparciu o 4 województwa, 12 elementów grupowania bojowego, czyli 12 jednostek wojskowych w 15 lokalizacjach. Wschodnia flanka jak najbardziej, bo lwia część, można powiedzieć, czy gro jednostek budowanych w województwie podlaskim. Będziemy wzmacniać ten odcinek, szczególnie tutaj koncentrując się na obszarze Biebrzy, można powiedzieć, tutaj z punktu widzenia potencjalnego przeciwnika, to miejscowością taką, znaczy miejscowością, na takim obszarem jest Grodno. I tam nasza bytność. Tam nasza bytność, chcemy tam, zgodnie z słowami tutaj i wytycznymi pana ministra, odstraszać i tworzyć barierę. Tam elementy mobilne będą budowane, brygada będzie z punktu widzenia, tak, mobilności brygada zmotoryzowana i do takiego odstraszania, ale też do takiej trzymania bariery brygada pancerna w oparciu o lokalizację Czerwony Bór. Chciałem zapytać właśnie, nawiązując do tych spraw geopolitycznych związanych z niebezpieczeństwem, które niesie ze sobą polityka Federacji Rosyjskiej. Trwa brutalna inwazja przeciwko Ukrainie. Pan jest doświadczonym wojskowym. Nie wierzę, że pan się tej wojnie nie przygląda, że nie wyciąga z niej wniosków, a z drugiej strony jest pan dowódcą formującym wielką jednostkę Wojska Polskiego. Jakie lekcje powinno Wojsko Polskie wyciągnąć z walk na Ukrainie, pana zdaniem?
z mojego punktu widzenia, tak ogólnie mówiąc, my musimy mieć na miejscu tak zwane, znaczy w rejonie, w obszarze zagrożenia siły na miejscu, żeby jak najbardziej reagować na zagrożenia. No, wojna czy konflikt hybrydowy jest do końca nierozpoznany. Dzisiaj ma takie symptomy i pewne indykatory wskazują, że ona trwa. Jutro mogą mieć całkiem inne, tak? No bo wojna, każda wojna, każdy konflikt jest zmienny, inny co do obszaru, zaangażowanych sił i czasu trwania, tak? Także w mojej takiej filozofii budowy pierwszej dywizji cały czas przyświecał mi pomysł, że ja muszę być w gotowości siłami w czasie pokoju, kryzysu na miejscu, bo plany, wiadomo, są plany zawsze militarne, etc., etc., natomiast no, hybryda jest, można powiedzieć, no, nie do końca rozpoznana, w związku z tym gotowość. I wybrane są takie lokalizacje, żebym w krótkim czasie, krótkim manewrem znalazł się w rejonie zagrożenia. Z drugiej strony, tak jak też powiedziałem, takim samym manewrem, ale tworząc, że tak powiem, element bariery, również znalazł się w rejonie zagrożenia, współpracując z sąsiadami. Szczególnie tutaj z 16 Dywizją na północy i bardziej tutaj na południowym wschodzie z Dywizją 18. Z drugiej strony, patrząc też na konflikt tutaj naszego sąsiada, na naszym pograniczu. Bardziej kinetyczny, tak? Tak, no kinetyczny. Hybrydowy w 14 roku z pewnością, ale już w 22 rok, tak? Tak, no bardzo ważny jest element manewru, ale też i rozśrodkowania sił, a szczególnie stanowisk dowodzenia. Tym mózgiem, który kieruje operacją, od najniższego szczebla można powiedzieć nawet, od batalionu, brygady poprzez dywizję. Rozśrodkowanie, wykorzystywania infrastruktury cywilnej do maskowania też, to już w takim, można powiedzieć, filozofii już później walki, ale żebyśmy też mieli siły w dyspozycji, ale poza zasięgiem, można powiedzieć, ognia bezpośredniego przeciwnika. Konflikt graniczny na pewno będzie. W związku z tym, czy doszłoby do jakiegoś działań kinetycznych już w czasie, powiedzmy, pokoju, gdzie różnica pomiędzy pokojem a kryzysem może się zatrzeć. Dużo mówiono na przykład o grupie Wagnera, która teraz akurat... Tak, która dysponuje też takim sprzętem. Kto wie, czy w jakiś sposób nie zerwałaby się z podporządkowania, wiadomo, dowodzenia czy kierowania przez federację, czy przez same kierownictwo, tak, i samozwańczymi działaniami przeszliby, chociaż dla pozoracji, dla sprawdzenia naszych systemów, zareagowania naszych systemów. Czyli taki test dla wschodniej flanki NATO. Tak. I też budowałem taką filozofią, też moja była, żeby mieć te siły, tak jak powiedziałem, na miejscu i siły w dyspozycji. Czyli takie siły odwodowe, jako element ugrupowania bojowego dywizji, poza zasięgiem ognia bezpośredniego, bo różnie może być. Może nie być indykator, znaczy z pewnością one zostaną rozpoznane, ale patrząc na, jeszcze raz powiem, hybrydę, czyli tak nie do końca jasne działania, tak, potencjalnego przeciwnika, NATO wskazało na Federację Rosyjską, tak, no też ma siły poza takim zasięgiem, gdzie jest szybkie rozśrodkowanie, decentralizacja i patrząc też, że jednostka wojskowa z punktu widzenia nie będzie elementem, nie jest infrastrukturą krytyczną tak do końca, żeby od razu ewentualnie prowadzić do niej ogień, chyba żeby było to zaskoczenie i wojsko by było, można powiedzieć, na miejscu. A wiadomo, że zawsze jest gdzieś rozśrodkowane. Ale budowanie tego potencjału również poza. I najważniejsze z tego punktu widzenia jest manewr. Kalkulacja drogi, kalkulacja, że tak powiem, infrastruktury krytycznej po drodze, czyli związane z infrastrukturą drogową, żeby na czas dotrzeć i wzmocnić te siły, gdyby była taka potrzeba. Jednostka odwołuje się do historii legionowej. Pierwsza dywizja piechoty Legionów. Więc patronat nie jest przypadkowy, ale to jest też pytanie w kontekście trudnej sytuacji na wschodzie. Czy my trochę postrzegamy te niebezpieczne czasy, że Rosja jest takim zagrożeniem, jak na przykład w roku 20 i odwołujemy się do tej historii? Jak pan generał widzi ten patronat? Rosja jest nieprzewidywalna. Co ją cechuje? Cechuje ją, po pierwsze, kultura strategiczna, ale taki kod genetyczny Rosji. Czyli zawsze takie imperialne, można powiedzieć, aspiracje. Ale tak, kultura związana ta strategia, czy kultura strategiczna związana z ich taką kulturą, taką wewnętrzną, tak? Takim imperialnym charakterem, tak? Z ich religią, z ich dążeniami takimi aspiracyjnymi, żeby rozszerzać swoje strefy wpływu. I to z mojego punktu widzenia, ta kultura strategiczna i ten kod kulturowy może świadczyć o tym, że Rosja jest do końca nieprzewidywalna. I takie działania imperialne, takie z punktu widzenia, żeby powiększać swoje strefy wpływu w ramach tego ruskiego mira, o którym często mówią, albo Nowo-Rosji, czyli mieć tutaj Białoruś w obszarze zainteresowania praktycznie na styku jednego, można powiedzieć, jedno ciało, część Ukrainy, gdzie teraz to się dzieje, czyli ta jakaś Nowo-Rosji, tak? Także to jest ta nieprzewidywalność. I nie zależy, kto będzie u władzy, ten kod kulturowy, nawet genetyczny, niektórzy mówią,
powoduje to, że zapędy federacji, czyli zapędy te społeczeństwa, zapędy władz, no zawsze będą takie, można powiedzieć, miały charakter ofensywny imperialny. Pan jako dowódca 1. Dywizji Piechoty Legionów też tutaj wizytuje targi MSPO. Tak. Oczywiście chciałbym zapytać pana generała o wrażenia z tych bogatych targów, ale no rozumiem, że nie wygląda to tak, że pan chodzi po stoiskach i o to bym dla swojej dywizji wziął najchętniej to, tamto. Jak pan patrzy na targi? Jeszcze bym wrócił do tamtego pytania, bo może gdzieś mała dygresja się też wdała. Tak, patrzymy też na rok 20, na Związek Taktyczny, który był największym i pierwszym, tak, walczył i Grodno, tak, i Wilnie, i był elementem no, bardzo mocnego kontruderzenia tutaj z Nadwieprza. W drugiej RP, no, jako jedyny pierwszy Związek Taktyczny, tak, no, chcemy podtrzymać jak najbardziej te tradycje. Chcemy mieć patrona z prawdziwego, można powiedzieć, marszałka, naszego męża stanu można, w tym czasie, tak? No i marszałka Piłsudskiego. Tak, oczywiście, marszałka Piłsudskiego. No i idziemy w tym duchu, idziemy w duchu legionisty. I bardzo krótko jeszcze do tego tematu. Cyklicznie co roku jest marsz kompanii kadrowej, która idzie z rynku, wiadomo, krakowskiego tutaj do Kielc. W tym roku po raz pierwszy braliśmy udział. Ten marsz ma też elementy współzawodnictwa. Pierwszy raz byli żołnierze 1. Dywizji Piechoty Legionów i od razu wygrali. Także zaliśmy pierwsze miejsce. To też mobilizuje, bo siła przywództwa i morale to jest kolejny punkt oprócz infrastruktury, szkolenia właśnie i tego elementu, ale później może wrócimy. Jeżeli chodzi o targi tutaj. Tak. No to... tak, sprzęt został, tak powiem, dokładnie sprecyzowany, który będzie w 1. Dywizji. Określił to pan premier. Idziemy w tym kierunku. Żadnych korekt nie ma co do planów, tak, jeżeli chodzi o sprzęt ciężki, typowy, to rodzina, można powiedzieć, koreańska, czołg K2 w artylerii, armatochaubica K9, w artylerii rakietowej, wyrzutnia rakietowa Chumun. Jeżeli chodzi o sprzęt bojowy wóz piechoty, tak, oczywiście tutaj koncentrujemy się na rynku rodzimym, w kierunku tutaj BWP Borsuk, także ta domena. Tak naprawdę, jeżeli chodzi też o brygadę zmotoryzowaną, o sprzęt wojskowy, mobilny, kołowy, KTO Rosomak. Także to jest też mój kierunek, gdzie tak postrzegam ten sprzęt, cały czas interesuje się nim bardzo. Znamy parametry oczywiście taktyczne, techniczne. Już akurat ten sprzęt, Rosomaki są wiadomo od dawien dawna, tak na przykład K2 wchodzi K9. Natomiast przyglądam się, jeżdżę po tych też jednostkach. Wiemy, jakie ma ten sprzęt parametry, jak przebiega proces szkolenia, bo będę chciał, że tak powiem, swoje wojsko implementować właśnie do tych jednostek. Na początku będzie szkolenie podstawowe, które już trwa, a później doświadczenie będą zdobywać przy jednostkach, gdzie ten sprzęt jest. To będzie dla nich właściwy poligon. To załogi też czołgów K2 mówią, że nawet się nie czuje, gdy jedzie ten czołg, że on jest... To już mówimy zupełnie o nowej technologii uzbrojenia. Też pisałem w kontekście uzbrojenia, które pojawia się tutaj na targach. Też innego niż 1. Dywizja Piechoty Legionów będzie użytkowała, więc o wrażenia pana generała. No tak. I jeszcze jedna bardzo ważna właściwość tego czołgu, że sam czołg jest sobą trenażerem. To dużo daje z punktu widzenia, że tak, że raz, że żołnierz może się poszkolić, będąc w sprzęcie, który używa na co dzień, tak? Kierunek jest jak najbardziej właściwy, tak? No bo się szkolimy, używamy, tak? Także tutaj to jest bardzo, że tak powiem, wartość dodana tego sprzętu. I jak najbardziej no, 1. Dywizja będzie chciała też skorzystać z tego elementu z punktu widzenia współdziałania między jednostkami. To jeszcze dopytam na sam koniec o targi MSPO. Wydaje się, że z roku na rok rośnie liczba pojazdów wystawianych. Czy na koniec, panie generale, czy pana zdaniem Polska staje się takim hubem przemysłu obronnego w Europie, takim miejscem, że nad Wisłą koncentrują się właśnie te firmy zbrojeniowe, bo widzą, że tutaj jest ten potencjał do zakupów, że to jest priorytet w Polsce? Jak pan? Tak, raz, że jest ten potencjał, a drugi raz, że jesteśmy wiarygodnym w miarę i przewidywalnym państwem. Wydajemy na zbrojenia coraz więcej, jeżeli chodzi o PKB nasze, jak widzimy rośnie, 3-4%. Dla z punktu widzenia to, co się dzieje, jeszcze wracając do tego, co pan powiedział na Ukrainie, tak, uzbrojenie jest też elementem, nowoczesne uzbrojenie, jest elementem odstraszania. Bardzo dużo tu jest robotyki, to też jest ta własność, z pewnością pan chciałbym nawiązać do tego, no to być może ja wyprzedzę też pytanie, tak, robotyka jest bardzo ważna, pokrywa ona obszar wcześniej, gdzie na przykład teren również walczył razem z wojskiem, bo luki pokrywały nam, luki w ugrupowaniu mógł, że tak powiem, wypełnić teren. A tu może wypełnić pięknie robotyka. Na Ukrainie pokazuje,
Ukraina, konflikt, przepraszam, rosyjsko-ukraiński w tym wypadku, no pokazuje, że robotyka przede wszystkim, tak, dobre rozpoznanie i sieciocentryczność, że tak powiem, warunkiem koniecznym do, można powiedzieć, do zwycięstwa, chciałoby się powiedzieć, ale do sukcesów, chociaż tych pierwszych, połowicznych, żeby później w takim stanie końcowym wojna zakończyła się na korzyść tutaj państwa ukraińskiego. Robotyka, tak, sieciocentryczność tutaj też widać, tak, świadomość sytuacyjna, gdzie wszystkie sensory prowadzą do jednego punktu, jest ta świadomość, wspólny obraz sytuacji, ten common operation picture, to jest ważne. No i wtedy, że tak powiem, procesy decyzyjne są o wiele łatwiejsze i szybsze. To jest, ta wielosensorowość powoduje to, że pełny obraz sytuacji to jest szybsza decyzja i on, na tym też polega. Decyzja związana z działaniem ofensywnym, ale defensywnym. Z działaniem obsekowym, rozśrodkowaniem, ochroną i obroną wojsk. To, co widzimy na Ukrainie, tak? To jest bardzo ważne. Że to, co strzela, raptownie musi zmienić stanowisko dowodzenia, musi się schować. Jest też również związany obsek na informacje, czyli takie operation security, czy information operation, że wszystko musi być, że tak powiem, w medium, które jest bardzo mocno niejawne, chronione przez wszelkie dodatkowe elementy, które utajniają informacje. To też jest elementem ważnym z punktu widzenia rozpoznania elektronicznego. To jest z pewnością bardzo ważne. Tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję, panie generale, za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Moim państwa gościem był generał dywizji Norbert Iwanowski, dowódca 1. Dywizji Piechoty Legionów. Jeszcze raz dziękuję, panie generale.